Dzień dobry, witam państwa w kolejnym dniu epidemii, w kwarantanny, którą przeżywają wszyscy na terenie całej Polski. Łączyć się będziemy dzisiaj z osobami, które mają wiedzę na temat tego, co się stanie w trakcie i po epidemii, jaką możemy pomoc uzyskać, ewentualnie co się stanie z Unią Europejską, która wydaje się wielu obserwatorom nie domaga. Będziemy łączyć się z panem Dominikiem Hejem, z ekspertem od Węgier, znającym doskonale specyfikę węgierską, która nam powie, jak sobie radzą Węgrzy. Pan Marcin Oszkowski, z nim będziemy rozmawiać o tym, czy Niemcy czasem nie przesadzają z brakiem solidarności, a na państwa ekranach właśnie pojawił się gość specjalny, europarlamentarzysta Ryszard Czarnecki. Witam, panie Ryszardzie. Witam serdecznie, panie Rafale. Miło pana słyszeć. No, nie widzieć, ale słyszeć. Pan nie widzi. Nie, widzimy się, nie jest najgorzej. Nie ma pana w studiu, w związku z tym nie czuje pan zapachu alkoholu, którym się dezynfekujemy, co mogłoby wpłynąć jakoś tak, nie wiem, na program, ale bez niego sobie poradzimy. W tym tygodniu łączyliśmy się z Markiem Orzechowskim z Brukseli, długoletnim korespondentem polskich mediów w Brukseli, który uspokajał, że Unia sobie doskonale radzi z kryzysem, nie należy się przejmować, bo gremie unijne pracują cały czas zdalnie, tak jak my rozmawiamy, i kiedy przyjdzie czas, to Unia Europejska zadziała tak, że wszyscy będziemy bardzo szczęśliwi. Jak pan jako europarlamentarzysta, wiceszef europarlamentów, ocenia działania Brukseli? Gdyby mój dobry kolega Marek Orzechowski pojechał i wygłosił taką opinię, takie zdanie na Piazza Republika w Rzymie, to byłby zlinczowany, bo cała Italia, obojętnie czy eurosceptycy od Salviniego, czy euroentuzjaści z obecnego rządu, a czy na przykład La Repubblica, taka no, włoska gazeta wyborcza, piórem swojego wicenaczelnego wręcz oskarżyła Unię Europejską, że ta w ogóle nie działa. Co więcej, że te dwa główne motory napędowe Unii, czyli Niemcy i Francja, blokowały pomoc medyczną dla Włoch. Dlaczego tak się stało? Bo to jest tajemnica, z którą chyba się zmagamy wszyscy. Dlaczego Niemcy w sytuacji, w której na początku epidemii, przypomnijmy, we Włoszech, Włosi wystąpili do Niemców o odsprzedaż nadwyżek sprzętu, które Niemcy posiadali, Niemcy odmówili, a kiedy Włosi zakupili ten sprzęt w Chinach, Niemcy zablokowali jego transport do Włoch. Dlaczego tak się stało? Znaczy, to, że Niemcy nie chcieli oddać swoich nadwyżek, to akurat pewnie dlatego, że przewidywali, że ta pandemia, ta epidemia stanie się pandemią, że się rozwinie. To, czemu blokowali, no, gdybym był złośliwy, to bym zacytował kanclerz Angelę Merkel, bo tacy właśnie są, tak? Słynna jej wypowiedź, podsłuchana odpowiedź na stwierdzenie jednej z osób jej towarzyszących, czy ona wie, że Polacy 8 dni rzekomo czekają na wynik testów, a tacy właśnie oni są, powiedziała kanclerz Merkel. Więc ja na pańskie pytanie, dlaczego blokowali importowaną z Chin pomoc medyczną dla Włochów, odpowiadam, albo pewnie tacy właśnie są. Piękne. Ale jeśli pan, przepraszam, że wejdę w słowo, jeżeli pan mówi, że tacy właśnie są, z czym nie wypada się nie zgodzić, to jak w takim razie wygląda kwestia słynnej solidarności europejskiej, podnoszoną systematycznie przez Niemcy przy różnych innych sytuacjach? W chwili, kiedy reszta Europy nie może nie dość, że na nich liczyć, to wręcz przeciwnie, musi się przed nimi bronić albo z nimi walczyć, żeby uzyskać pomoc nie od nich, tylko już zakupioną z zewnątrz, to w takim razie w jakim świetle stawia się pani Merkel? Bo jej wypowiedź, o której pan wspomniał, jest absolutnie skandaliczna, gdyż nasza służba zdrowia sobie świetnie radzi, nie musi zaniżać statystyk, tak jak służba zdrowia niemiecka, więc bezczelność, z jaką pani Merkel wyraża temat Polaków, no, myślę, że może wpłynąć znacznie na podejście obywateli, nie tylko Włoch, ale i Polski, do całej Unii Europejskiej, którą, jak wiemy, zarządzają Niemcy. Po co takie w ogóle wypowiedzi i czemu takie zachowania? Gdyby jakiś Brytyjczyk znający język polski nas słuchał, znający biernie, to by powiedział, że redaktor Otokar Frąckiewicz ma good sense of humor, dobre poczucie humoru. Oczywiście
ta solidarność europejska, ona jest bardzo przydatna dla Niemiec, kiedy trzeba się podzielić uchodźcami, imigrantami głównie muzułmańskimi poza Europy z krajami naszego regionu, ale już gdy chodzi o kwestię ważną dla naszego regionu, dla Polski, kwestię Nord Streamu, to już oczywiście o solidarności europejskiej mowy nie ma. No oczywiście to jest pojęcie, które jest używane wybiórczo. To jest przykład takich podwójnych standardów. Jak potrzeba, to się o niej mówi, ale jak jest Nord Stream czy pandemia, to już się o niej nie mówi. Więc no, zostawmy to pojęcie, włóżmy między bajki. W XXI wieku każdy naród, każde państwo członkowskie w Unii Europejskiej walczy o swoje. Niemcy też to robią, tyle że jak oni zamykają granice, to pani niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen milczy, a jak Polacy, Duńczycy, Czesi zamykają granicy, to niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej grzmi, że to bardzo niedobrze dla przepływu towarów i w ogóle utrudnienia. No to jest przykład kolejny podwójnych standardów. W ogóle myślę, że Unia Europejska jest wybrukowana, jak piekło dobrymi intencjami, Unia Europejska jest wybrukowana takimi podwójnymi standardami i króluje w nich hipokryzja. No dobrze, ale to przecież nie zostaje bez reakcji i polityków innych państw, i obywateli innych państw. Jak pan widzi Unię Europejską już po całej tej pandemii, tak wyjdźmy sobie do przodu, w chwili, kiedy wszyscy opanują kryzys, kiedy dojdzie do rozliczeń, nagle się okaże, że Unia nikomu do szczęścia nie była potrzebna, a wszystkie te państwa działały tylko i wyłącznie na swoją korzyść, wbrew tej właśnie legendzie o Solidarności Europejskiej. Przecież Włosi też nie są bez winy. Ja sam się zastanawiam, jak oni to zrobili, bo zdaje się, że dwa dni temu sprzedali do USA duży pakiet testów, które przecież sami potrzebują na swoim terenie. Czyli to nie jest tylko kwestia Niemiec, znaczy Włosi mogli poczuć się urażeni, ale cała ta koncepcja wspólnej, przyjaznej, sympatycznej, kochającej się Unii Europejskiej chyba na naszych oczach padła i będą jakieś konsekwencje. Jakie konsekwencje tego typu sytuacji pan na dziś dostrzega możliwe? No myślę, że każdy się interesował Unią, wiedział, że to jest w ogóle mit, że tak naprawdę Unia to zbiorowisko interesów narodowych, branżowych, lobbystycznych. Natomiast oczywiście teraz niektórym łuski spadają z oczu i skoro już mówiłem o Duńczykach, że zamknęli granice jak Polska, no to tutaj przytoczę tytuł znanej opowieści duńskiego autora Christiana Andersena o tym, że król jest nagi. Rzeczywiście król jest nagi. Teraz słyszymy, że dostajemy wielkie pieniądze. Mało kto mówi o tym, że te pieniądze już i tak w większości zostały dawniej już przyznane poszczególnym krajom członkowskim, tylko teraz Unia łaskawie zgadza się na to, żeby nimi dysponować wedle naszego uznania. A więc jak chcemy na pomoc medyczną, to możemy. Jak chcemy na pomoc dla małych i średnich firm, możemy. Czy na pomoc dla ludzi, którzy stracili pracę, a nie na inne, na przykład projekty infrastrukturalne. Więc czyli można powiedzieć, że Unia Europejska sprzedaje dwa razy to, co daje w ramach projektów unijnych. Ale mam rację. Rzeczywiście mam wrażenie, że bardzo wielu eurorealistów stanie się po tym kryzysie związanym z pandemią eurosceptykami, a szereg euroentuzjastów stanie się eurorealistami i autorytet instytucji unijnych po prostu jeszcze bardziej spadnie. A czy pan sam brzmi teraz jak Nigel Farage jeszcze parę lat temu? Także widzę, że radykalizacja posłów, nawet przychylnych Unii Europejskiej, postępuje. Nie możemy zamykać oczu na to, co jest. Ja nie jestem zwolennikiem polexitu. Przez najbliższe 8 co najmniej lat Polska będzie na plusie, gdy chodzi o pieniądze unijne. W sensie przynajmniej tego, że to, co przychodzi do nas na projekty, jest większa niż składka członkowska. Inna sprawa, że to, co przychodzi na projekty, często przetargi wygrywają firmy, które są spółkami, córkami
spółek matek funkcjonującymi w Niemczech, czy w Portugalii, w Niemczech, w Francji, w innych krajach Europy Zachodniej. Natomiast no, myślę, że trzeba po prostu mówić otwartym tekstem, tak samo jak teraz trzeba Polaków uprzedzać, że za około 8, 9, 10 lat Polska stanie się płatnikiem netto, czyli będziemy więcej tego interesu dokładać niż środków z Unii Europejskiej uzyskiwać. To też trzeba po prostu jasno, uczciwie ludziom mówić. Ja uważam, że Polska nie jest Norwegią, my nie śpimy na ropie, Polska nie jest Szwajcarią, nie jest zagrożeniem bankowym i dostrzegam plusy geopolityczne plusy w związku z Rosją naszej obecności w Unii Europejskiej. Natomiast to nie może oznaczać milczenia, kiedy fakty są takie, jakie są. No, my musimy nazywać po imieniu to, że Unia Europejska ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy, mimo że traktat lizboński zostawia kwestie sprawiedliwości, praworządności w jurysdykcji pośrednich krajów członkowskich, a nagle umywa ręce, gdy chodzi o pandemię, gdy chodzi o koronawirusa, mówiąc, że służba zdrowia to jest sprawa wewnętrzna poszczególnych krajów. No, to jest jednak znowu przykład podwójnych standardów. Wspomniał pan o Norwegii i ropie, z której żyje Norwegia, to ja w takim razie przejdę do kolejnego tematu. Wreszcie w tym tygodniu, w czasie kwarantanny, to może umknęło wielu widzom, oficjalnie powiedziano po amerykańskim hubie energetycznym w Polsce. No i teraz pytanie, bo ten hub jest związany z Nord Streamem, dwójką. Nord Stream został zablokowany przez Donalda Trumpa po to, żeby ten hub w Polsce miał szansę przeżycia i stworzenia się tak naprawdę, bo ten hub, przypominam widzom, łączy w Bałtyk, czyli dostawy ropy i gazu, ropy już w tej chwili i gazu z USA, z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Ten projekt jest w poprzek Niemcom, którzy wraz z Rosjanami, bo ja się śmieję z tego, bo często się mówi, że Konfederacja jest prorosyjska, to w takim razie trzeba uznać, że na przykład Platforma jest też prorosyjska, bo współdziała razem z Rosjanami dla dobra Putina. W każdym razie nasz hub energetyczny, amerykański hub energetyczny w Polsce jest w kontrze do hubu rosyjsko-niemieckiego. Czy ta sytuacja, której jesteśmy świadkami przy okazji problemów z epidemią w Europie, która pokazuje w innym kraju europejskim, że Niemcy nie są solidarne, jak mówią, że dbają tylko o swój interes i w przypadku zagrożenia poszczególnych państw mają je, mówiąc delikatnie, nie za bardzo w poważaniu, może wpłynąć na nasz ewentualny sukces tego huba amerykańskiego, bo państwa spojrzą i pomyślą sobie, czemu mamy ryzykować kontakty z Niemcami, które są nieodpowiedzialne i mogą nam, tak jak Rosjanie, dyktować warunki, zamykać kurki według własnego widzimisię. Może w takim razie skorzystajmy z opcji polskiej, która jest powiązana i z Chorwacją, za chwilę będzie powiązana z Rumunią, mamy połączenia z innymi krajami Europy Wschodniej. Czy nasza wartość negocjacyjna wzrosła dzięki tej epidemii? Po pierwsze, to ja nie mam pretensji, że Niemcy dbają o własne interesy, to jest naturalna rzecz, że absolutnie. O Niemcy, Polacy, o polskie, a Cypryjczycy o cypryjskie, małe państwa także. Natomiast oczywiście to, czego ja nie mogę znieść, nie mogę się z tym pogodzić, no to to, że ktoś słusznie dba o własne interesy, jednocześnie zarzuca, że inni o nie dbają, no to oczywiście jest absolutnie nieakceptowalne. Natomiast no, toczy się w tej chwili taki geopolityczny mecz i znowu kwestia double standard, podwójnych standardów. Kiedy za prezydenta Baracka Husseina Obamy Niemcy były tym krajem, Obama się nie interesował Europą specjalnie, nie czuł tutaj bluesa europejskiego, koncentrował się w sprawach Azji i Afryki, na tym się rzeczywiście bardziej znał, to wtedy Niemcy były tym krajem, który niejako były pośrednikiem w pewnym sensie między polityczną Ameryką a Unią Europejską. I to im bardzo odpowiadało. A w tej chwili to się przesunęło i pośrednikiem została Polska. To było, wtedy było cacy. Teraz, gdy Polska po Brexicie, już w zasadzie po decyzji o Brexicie, jeszcze przed formalnym Brexitem, już od paru lat stała się głównym partnerem, sojusznikiem USA w Europie, i no, z tego powodu, nie ma co ukrywać, wokół Polski także z tego powodu gromadzą się, grupują się, koncentrują kraje naszego regionu, zarówno ten moduł bałkański, jak i moduł bałtycki, jak i WIFOR Grupa Wyszehradzka, no to wtedy Niemcy innymi podnoszą zarzut,
braku europejskiej solidarności, bo my tu gramy z Amerykanami. No, gramy we własnym interesie oczywiście. Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie. Państwa i moim gościem był Ryszard Czarnecki, w europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Kolejnym gościem będzie Marcin Oszkowski z Sobieskiego. Na spotkanie z nim serdecznie zapraszam po krótkiej przerwie.